Cześć, witajcie. Dzisiejszego sprzętu próżno szukać na blatach za mną, ponieważ jest on na mnie jeszcze. Jest to taki smartwatch, a raczej smartband od firmy Mio, czyli przydatne urządzenie chociażby dla osób uprawiających jakieś aktywności fizyczne typu bieganie, pływanie, jazda na rowerze czy inne sporty, lub po prostu dla osób zwyczajnie chcących monitorować swoją aktywność w czasie dnia. Czy to podczas jakiejś diety, czy po prostu z ciekawości, ile na przykład dziennie pokonujecie kilometrów, w jakiej jesteście kondycji. Jest to smartwatch Mivia Essential. Cenę tego produktu sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem przechodzimy do konkretów, czyli do pokazania już cech, zalet, funkcji tego produktu i opowiem Wam też troszeczkę o wadach, ale to na końcu. Zapraszam. Ok, przed nami smartband Mivia Essential 350 z zaawansowanym czujnikiem ECG. Jest on jakby dwuczęściowy. Pierwsza część dotyka naszej skóry na naszej ręce, a druga to jest część, do której przytykamy nasz kciuk, żeby wykonać pomiar. Samo urządzenie wygląda tak, nie jest zbyt duże. Do tego mamy ładny gumowy, co prawda, pasek, ale jest ok. Urządzenie posiada odporność na wodę, zgodność z certyfikatem IPX7, a do ładowania baterii mamy taki właśnie kabelek. Jak sobie to zdejmiemy, to on tutaj magnetycznie do tego przygnie i ładujemy. Jakaś tam godzinka, dwie maksymalnie się to ładuje, plus minus, i mi wystarczało na około 3 do 4 dni aktywności ciągłej praktycznie. Im szybciej to się właduje, wiadomo, im częściej łączymy się ze smartfonem, natomiast generalnie według mnie bateria wystarcza na dość długo. Dwa razy w tygodniu to tak maksymalnie trzeba ładować. Mamy wyświetlacz. Pierwsze naciśnięcie powoduje pokazanie czasu. Drugie to jest pomiar tętna. Wtedy przytykamy kciuk. Oczywiście musimy to mieć na ręce i po chwili pokazuje się nam dokładny wynik pomiaru. Ja Wam to pokażę w ten sposób, chociażby sobie przyłożę. Dobra, powinno teraz już coś zarejestrować. Pomiar trwa od 2 do 5 sekund. 76 w tej chwili to jest mój wynik. Następnie mamy przebyte kroki oraz taka na dole taka belka postępu 1500, bo w tej chwili mam ustawiony cel dzienny na 5000 kroków, więc mam dopiero taki poziom zaawansowania tego mojego celu. Następnie mamy przebyt dystans, dzisiaj 1200 metrów, więc niewiele. Mamy też czas aktywności naszej podany w minutach i następnie spalone kalorie. A ostatni wskaźnik to oczywiście poziom baterii. I to się po kilku sekundach wyłącza. Jak na ikonie baterii przytrzymamy 5 sekund, resetujemy wtedy urządzenie. Tak więc tak to wygląda. Obsługuje się to wszystko jednym przyciskiem. Do pomiaru tętna trzeba przyłożyć kciuk, ale ten pomiar jest wtedy bardzo dokładny. Tak więc w zestawie mamy tylko ten kabelek do ładowania plus taka wielojęzykowa instrukcja jak mapa rozkładana. No i też jest zapasowa zaślepka, jakby ta nam się zgubiła. Jest to małe, wiadomo, może się zgubić, więc producent przewidział taką zapasówkę. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o samą prezentację. Teraz pokażę Wam odrobinę praktyki z aplikacją Mio. A teraz rzućmy okiem na dedykowaną aplikację. Pozwala ona na ustawienie dziennego poziomu aktywności. W tej chwili mamy przypisane 5000 kroków dziennie. Na wyświetlaczu pod aktualnym stanem widzimy pasek postępu, który pokazuje nam cały cel dzienny. Przy okazji widzimy także spalone kalorie. Mamy kilka poziomów aktywności. Możemy je dobrać się indywidualnie pod własne wymagania. Możemy także ręcznie wpisać ilość kroków. Kiedy założymy opaskę na noc, możemy monitorować naszą aktywność w czasie snu. Zapisywane jest to w wykresach dziennych, a na koniec można zobaczyć też podsumowanie tygodniowe, miesięczne, a nawet roczne. Aplikacja pokazuje długość snu, od której do której godziny spaliśmy, ile razy zmienialiśmy pozycję oraz jakość naszego snu. Bardzo ciekawą funkcją jest dokładny pomiar tętna, dzięki któremu dowiadujemy się kilku ciekawych parametrów na temat stanu naszego zdrowia. Mamy także bardzo ciekawą sekcję, jaką są ćwiczenia oddechowe. Nauczenie się właściwego oddechu pozwala w utrzymywaniu zdrowego trybu życia. Aplikacja oczywiście poinformuje nas o wszystkim krok po kroku. Zawarto w niej naprawdę sporo przydatnych informacji na temat dostępnych funkcji. Przypomnę tylko, że dostępna jest na systemy Android oraz iOS.
No dobrze, miałem powiedzieć o wadach, widzieliście przed chwilą sporo dobrego, ale co mi się tutaj nie spodobało, też zaznaczyłem. Przede wszystkim to, że taki gest jakby nie wybudza tego zegarka, żeby nam się pokazał godzinę. W tańszym smartwatchu od firmy Art była taka funkcja i było to bardzo przydatne, po prostu nie trzeba było nic dusić i sama się godzina pojawiała. Fajna rzecz, przydatna w ustawieniach tutaj Mio programu, nie znalazłem niczego takiego, żeby to włączyć czy wyłączyć, więc niestety chyba po prostu tego nie ma. Druga rzecz, że ten przycisk jest taki dość toporny, no to znaczy trzeba się przyzwyczaić, natomiast trzeba go tak dość intensywnie wcisnąć, mógłby pracować on nieco lżej, bez aż tak mocnego docisku, a to jest oczywiście takie moje osobiste, tutaj personalne odniesienie, ja akurat bym tak lubił, ktoś inny może lubić inaczej, wiadomo, kwestia gustu. No i trzecia rzecz tutaj, która jest i plusem i minusem, ponieważ mamy bardzo dokładny sensor, mega dokładny, z kilkoma opcjami pomiaru, jak widzieliście, bardzo zaawansowanymi, potrafi nam tutaj wiele parametrów naszego zdrowia podać, naszego stanu organizmu, więc to jest bardzo przydatne. Przez to też na pewno troszeczkę cenę podbija za ten właśnie precyzyjny sensor, ale minusem jest to, że nie wystarczy sobie tego kliknąć, trzeba jeszcze tym kciukiem tutaj palucha przyłożyć i przytrzymać, co nie dla każdego może być po prostu wygodnym rozwiązaniem. W tańszych smartbandach po prostu sobie klikamy i mamy wynik. Czy jest taki dokładny? Nie wiem, bo nie robiłem dokładnych testów, mając na sobie jakiś ciśnieniomierz i się mierząc co chwilę. Natomiast wskazania tego tutaj urządzenia na pewno pokrywały się z wysiłkiem, który aktualnie wykonywałem, więc ja do tego urządzenia po prostu zaufanie miałem. To jest bardzo silnym tutaj plusem, zaletą, bardzo rozbudowana, zaawansowana aplikacja, gdzie możemy sobie tam mnóstwo rzeczy poustawiać, sprawdzać, śledzić. Tak więc generalnie produkt nie najtańszy, jeśli chodzi o smartbandy, natomiast bardzo solidnie zrobiony, jak to wszystkie produkty Mio, nie ma po prostu lipy. I pamiętajcie, dokładne ceny tego produktu macie w opisie filmu. Jak dobrze pamiętam, jest to nieco powyżej 400, ale sprawdźcie sobie, czy te ceny się nie zmieniają. A na ogół się zmieniają, więc po to macie linki w opisie filmu. Jak coś się zmieni, ja Wam to powiem 450, a za 2 miesiące będzie kosztował 380. Więc macie dokładne linki, korzystajcie z nich, klikajcie. Nawet możecie od razu kupić takie coś, jak Wam się podoba. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale ponad 1300 filmów. A jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to proszę zróbcie to teraz. Pozdrawiam, cześć!